uroczystość Zwiastowania Pańskiego ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda objął kanonicznie archidiecezję gdańską. W niedzielę palmową odbędzie się ingres księdza arcybiskupa do Katedry Oliwskiej. Transmisja na antenie naszej stacji. 2 marca papież Franciszek mianował księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę metropolitą gdańskim. Wczoraj w 29. rocznicę powstania archidiecezji metropolii gdańskiej objął kanonicznie archidiecezję. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński odczytał bullę ojca świętego Franciszka skierowaną do księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Czcigodny bracie, zachęcamy, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, świętych Judy Tadeusza Apostoła, Wojciecha, biskupa i męczennika oraz Wincentego Palotiego, kapłana i założyciela Twojego stowarzyszenia, gorliwie głosił Ewangelię, ukazując jej głębokie znaczenie we wszystkich dziedzinach, nade wszystko w szerzeniu i w obronie prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego oraz małżeństwa, jak ją wyjaśniali nasi wielcy święci poprzednicy, Paweł VI i Jan Paweł II. Po odczytaniu papieskiej bulli został podpisany protokół kanonicznego objęcia archidiecezji. Nowy metropolita gdański podkreślał, że nie ma innej drogi jak rozbudzanie miłości w tych wszystkich, którzy są powierzeni jego pasterskiej opiece. Ale wiemy, że sam biskup tego nigdy nie może uczynić. Dlatego potrzebuje i biskupów pomocniczych, potrzebuje kapłanów, potrzebuje osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, ale potrzebuje też wiernych świeckich, którzy otwierając się na tę miłość, doświadczając tej miłości, angażują się tak, aby ta miłość dotykała wszystkich, aby ta miłość stawała się udziałem wszystkich ludzi. Ingres księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy do Katedry Oliwskiej odbędzie się w niedzielę palmową. Transmisja na antenie naszej stacji od godziny 14:30.